Cześć, jestem Michał Wysocki. Zapraszam na Dzień z Życia Kit Managera. Cześć. Jak tam? W porządku, szykujemy się powoli do wyjazdu na mecz z Wartą. Musi się wszystko zgadzać, sprawdzamy, czy wszystko po ostatnim meczu wróciło, czy nie trzeba czegoś dorobić. Bo jeśli trzeba, to jest ostatnia chwila, no to teraz. Jak taki standardowy dzień przygotowania do wyjazdu wygląda u Ciebie? Do wyjazdu? No jest lista zadań, rzeczy, które trzeba na taki wyjazd zabrać. Bardzo pomocna zresztą, bo jak się wszystko odhaczy z listy, to znaczy, że jest wszystko przygotowane. Jak czegoś brakuje, no to tutaj na miejscu jest jeszcze możliwość dorobienia, dobrania. No a w momencie, jakby się okazało na wyjeździe, że czegoś nie ma, no to się zaczynają robić problemy. Potem już masz wszystko spakowane, no. Jedziecie na wyjazd, dojeżdżasz na miejsce. Jak wygląda praca na miejscu już? No pracy na miejscu, jak dojeżdżamy do hotelu, jest niewiele. Zabieramy dwie skrzynie ze sobą do pokoju, żeby sprzęt był bezpieczny, nie narażony na jakieś tam kradzieże, bo takie rzeczy też już się kiedyś tam zdarzały. Następnego dnia wyruszamy dużo wcześniej przed drużyną na stadion. Szykujemy szatnię. Jak szatnia wygląda, no to pokazywałeś nieraz, to nie ma co opowiadać. Rozkładamy spodenki, koszulki, getry, odzież termoaktywną. Tak, żeby zawodnicy, jak przyjeżdżają na miejsce, już mieli wszystko gotowe i nie musieli się tym przejmować, tylko zajęli się przebieraniem, rozgrzewką i dobrym wejściem w mecz. W czasie meczu Twoja rola już jest trochę chyba mniejsza, tak? Troszkę mniejsza. Największa robota przed meczem jest wykonana. W trakcie meczu to już modlitwa o dobry wynik chyba tylko zostaje. Co też nawet chyba mam uwiecznione na Lechu, jak tam przy jednym z karnych. Tam się niestety nie udało wymagać. Dzień meczowy w Kielcach różni się dużo od tego wyjazdowego? Czy przygotowania wyglądają tak samo? Dużo się różni, dlatego że nie masz noszenia, wożenia tych skrzynek, to wszystko jest na miejscu. Szatnie gości, łącznie z podjazdem pod stadion, rozkłada się jakieś 3-3,5 godziny. No tutaj na miejscu jestem w stanie to zrobić w godzinę, półtorej. Treningowym trzeba dopilnować, żeby każdy zawodnik był przygotowany pod względem sprzętowym, żeby tam nic nie brakowało w szatni. Potem co? No podstawiam busa, chłopaki, młodzież pakuje sprzęt, który będzie potrzebny na treningu. Oni dostają taką listę od trenerów wcześniej. Jakieś pół godziny przed planowanym treningiem jedziemy z trenerami, zawozimy sprzęt na boisko. Wracam, zawożę zawodników na trening i co? No w trakcie treningu jakieś tam podawanie piłek, ogarnięcie sprzętu, żeby to nie zalegało na boisku, żeby te ćwiczenia mogły płynnie przebiegać. Poza takimi aktywnościami związanymi z dniem meczowym też zajmujesz się innymi rzeczami, prawda? To jest przygotowanie też koszulek. Zgadza się. No dawniej większość, jeśli chodzi o sklepik internetowy, ogarniałem. Teraz robi to ktoś inny, natomiast ja nadal zajmuję się brandowaniem tych koszulek, które potem trafiają do klienta. Ciężka robota? Przyjemna robota. Chociaż są takie momenty, że już mam tego dość, na przykład przed świętami, gdzie tam ludzie zamawiają sobie jako prezenty te koszulki, jest tego dużo,
albo jak się kończy runda, zawodnicy też chcą sobie zabrać na pamiątkę, to też wtedy masowo się to dorabia. Jak tak przygotowujesz koszulki, to który z zawodników jest takim twoim najczęstszym klientem, można powiedzieć? Kto najwięcej koszulek rozdaje? Wiesz co, to się zmienia. No dawniej Jacek Kiełbryba bardzo dużo tych koszulek wydawał, teraz jest tego troszkę mniej. Natomiast teraz mam faworyta nowego Nonu. Co mecz koszulka musi być wydana, bo ktoś tam go prosi, bo trzeba gdzieś wydać. No i Dominik Zator, on też już pół Kanady chyba chodzi w naszych koszulkach. Dzięki, że poświęciliście chwilę na ten materiał. Trzymajcie kciuki za mecz z Wartą i zapraszamy gorąco na mecze z Wisłą Płock i z Radomiakiem w Kielcach.